Zapewne niektórzy kojarzą tego pana z filmików, w których naśladował styl mowy Roberta Makłowicza i chciałbym omówić karierę pana Michała z Radomia, który miał spore grono fanów, ale bez zbędnego Zapraszam do obejrzenia filmu w całości. Mamy tutaj mydło, które zaje Kariera pana Michała zaczęła się 18 grudnia 2010 roku, kiedy to użytkownik Marcin G. opublikował film zatytułowany jako Makłowicz w Radomiu. Film był podzielony na dwie części. Pierwsza część wygenerowała prawie 8 tysięcy wyświetleń, ale za to druga część wygenerowała ponad 4 tysiące wyświetleń. Jesteśmy na Werdzie w Radomiu. Od razu, żeby ręka nie latała. Spożywam folię, pogryzie bezdomny. Kolejny film został opublikowany 7 kwietnia 2012 roku przez użytkownika Seba2091, który nagrał 4 filmy z udziałem pana Michała i je wrzucił tego samego dnia. Pierwszy film o radomskim Makłowiczu, który nagrał wspomniany przed chwilą Seba2091, wygenerował prawie 2000 wyświetleń, drugi ponad 2000 wyświetleń, trzeci prawie 7 tysięcy wyświetleń i ostatni prawie 10 tysięcy wyświetleń. Filmy były również nagrywane w Radomiu. W dwóch materiałach naśladował styl mowy Lecha Wałęsy. Panie redaktorze, szanowna komisjo, mam tu w ręku piwo marki Mocne, pierwszej wody. Ale nieważne piwo, które powędruje do gardła, a pasem Stasiek był w krąg, znały go ulicę w spelunkach ciemnych. Filmy z 2012 roku nie miały zbyt dużo wyświetleń, ale filmy nagrane po prawie 4 latach przerwy w karierze radomskiego Makłowicza odniosły większy sukces. Film nagrany 17 marca 2016 roku przekroczył barierę 50 tysięcy wyświetleń. Drugi film nagrany 22 marca 2016 roku przekroczył barierę 10 tysięcy wyświetleń. Trzeci film nagrany 10 kwietnia 2016 roku przekroczył barierę 90 tysięcy wyświetleń. Czwarty film nagrany w sierpniu 2016 roku, ale wrzucony 1 września 2016 roku ma prawie 300 tysięcy wyświetleń. Ale teraz pora na dwa najpopularniejsze filmy z udziałem radomskiego Makłowicza. Na drugim miejscu dałbym film nagrany przez telewizję Dami, który ma ponad 900 tysięcy wyświetleń. Na pierwszym miejscu dałbym film nagrany przez użytkownika Kurczatow, który ma prawie 3 miliony wyświetleń. Ale oryginału nie puszczę, bo filmy ma ograniczenie wiekowe, ale są re-uploady tego filmu na YouTubie. Dzień dobry Państwu, wędrówka 816, jesteśmy w Bawarii. Mam tu pieprz, który wiozę z Austrii, 15 dzień i dosypię go szybciutko, szybciutko. Wszudy znów oprę o butelkę nektaru albo strona do kieszeni, żeby kogoś nie zabić po drodze. Jest tu odrobinę pieprzu, proszę Państwa, szybciutko, bo już mi się pali patelnia. Jest tu coś cenniejszego od szapki złota. Jest to Tokaj, proszę, wniosł 802. I tutaj ktoś się zejrzał, ale już byłoby warte, żeby bez odrobiny nektaru tutaj spożył, ale nie dopił. Tokaju, rośnie 1802. Chciałem ukraść kurę, ale złoczyńcy potraktowali mnie nożem, dlatego mam uszkodzony nóg brwiowy. Szlakiem ulicy Moniuszki spotkaliśmy ludzi, którzy obdarowali szczęściem. Jest tu 4 złote prawie. Jest to 5 złotych, nawet 5,20. Jest to zbawienie. Film nagrany w 2017 roku, w którym radomski Makłowicz przerzuca się na handel samochodami, ma ponad 310 tysięcy wyświetleń i zaraz przejdziemy do ostatnich w jego karierze filmów od roku 2018 do 2022 roku. Kiełbaskę można usmażyć, gdyż gdzie są numery, to już jest
Podejrzane. Film nagrany 17 listopada 2018 roku zdobył ponad 686 tysięcy wyświetleń i był to kolejny popularny film, ale był jeszcze film, który miał prawie milion wyświetleń. Niestety w kolejnych latach wyświetlenia z filmów o Radomskim Makłowiczu spadały, bo były według mnie nudne i nie miały prawa przebić poprzednich filmów pod względem wyświetleń. Radomski Makłowicz udawał ciągle albo Makłowicza, albo Wałęsę. No ja pierdolę. Ile można udawać tych samych ludzi? Moim zdaniem, parodiowanie w kółko Makłowicza albo Wałęsy nie ma takiego znaczenia. Ja bym naśladował też innych celebrytów, a nie tylko Makłowicz i Wałęsa. Jest tu majeranek, kolendra i borówki, ale borówki będą potrzebne nie na święta Bożego Narodzenia. Borówka zawsze kojarzy nam się z Wielkanocą. Ja ostrzegałem, przestrzegam przed wyborami. Będzie zagrożenie życia. Będą ataki terrorystyczne. Jest tu certyfikat, gdyż możemy siedzieć pod gruszą. Litwo, ojczyzna moja. Jesteśmy tutaj w Austrii, na parkingu tutaj szwagier, BMW, którą bierzemy na chór. Wszudy zabójstwo dla organizmu, dla wątroby, która już dawno ma o nie wyjeżdża Wisłę. O co to jest za film? Dlaczego ten gościu kupił tyle browarów? Jak dla mnie typ od 2021 roku zaczął po prostu być strasznym pijakiem i tyle. Niestety ostatni film z jego udziałem pojawił się w 2022 roku, a dokładnie to na krakowskim przedmieściu w Radomiu. Jesteśmy na krakowskim przedmieściu. No i 12 maja zmarł Radomski Makłowicz z powodu choroby alkoholowej i już go z nami nie ma. Ale jest w niebie i módlmy się za jego talent do udawania Makłowicza i odbył się jego pogrzeb. Niestety alkohol wykańcza wszystkich alkoholików. Nie polecam być na delirce podczas nagrywania filmów, bo zawsze się to kończy majaczeniem i zawrotami głowy. Spoczywaj w pokoju. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Dobra z gór, która z kina znam. W głowie gdzieś nie mogę się przestawić, że to jest już całkiem inaczej.